Retoryka. Oto słowo klucz, które staje się inspiracją do tych kilku zdań, które chciałbym w ciągu tego wykładu i kilku następnych powiedzieć. Poszukując tytułu dla tego spotkania i całego ich cyklu, miałem poczucie krążenia po nieznanym terenie, wrażenie zagubienia w lesie, który wydawało mi się, że już nieco poznałem. Wykładam retorykę od kilku lat, zaś retoryką muzyczną zajmuję się na co dzień, studiując i wykonując dzieła muzyczne w aspekcie wykonawstwa historycznego. Niezliczona liczba utworów, począwszy od średniowiecza, skończywszy na dokonaniach kompozytorskich sprzed kilku lat, była przedmiotem moich fascynacji, zmagań artystycznych, badań analitycznych. Codzienna praktyka wykonawcza, działalność pedagogiczna, wspólne ze studentami analizowanie utworów muzycznych to coś, co zaprząta mój umysł od wielu, wielu lat. Mógłbym rzec, że retoryka to mój chleb powszedni, a jednak kiedy staję dzisiaj w tym miejscu przed Państwem, towarzyszy mi poczucie pewnego zagubienia, powodowanego pokorą przed dostojnością tematu, który chciałbym podjąć. Nazywam się Mikołaj Zgółka. Zasadniczo jestem skrzypkiem działającym w kręgu wykonawstwa historycznego, wykładowcą Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami na temat styczności słowa, muzyki i retoryki, czyli łącząc te trzy elementy w jedno, tak zwanej retoryki muzycznej. Zagubienie i pokora, o których wspomniałem, można spróbować pokonać, obierając pewną systematykę działania lub też starając się ukazać i zdefiniować trochę precyzyjniej kolejne łączące się ze sobą zjawiska. Wspomniany las, w którym funkcjonuje swoista silva rerum, miejsce, w którym napotykam znane doskonale pojęcia, funkcje, interpretacje, zwroty muzyczne, motywy, figury retoryczne, to środowisko jest wciąż żywe. Las wciąż się rozwija, rozrasta, jakkolwiek retoryka czy retoryka muzyczna budzi w każdym z nas pewne skojarzenia. Naukowe, metodologiczne, poznawcze kojarzy nam się z traktatami, z pewną hermetycznością naukową. Tak należy ją jednak traktować, jak żywy organizm, wciąż zmieniający swoje oblicze, rozrastający się w nieznane kierunki, płodzący nowe gatunki i organizmy, wyznaczający nowe pola semantyczne. Tak jak żywy jest język, jak żywe są formy komunikacji międzyludzkiej, jak zmieniają się style i gusta muzyczne, potrzeby ekspresji, tak zmienia się oblicze retoryki. Zmieniają się pola odniesień, rozrasta się ta nieskończona silva rerum. Aby zrozumieć rozmiar i istotę rzeczy, należałoby pokrótce powiedzieć, czym jest w istocie retoryka, do czego służyła, gdzie upatrywać jej początków i jaki jest jej zakres funkcjonowania. Zanim jednak to uczynię, chciałbym zwrócić uwagę na wyjątkowość miejsca, w którym się znajdujemy. To miejsce wypełnione wiedzą, historią i tradycją znajduje się w samym sercu augustyńskiego klasztoru w Żaganiu. Biblioteka, pośrodku której stoję, przetrwała w nienaruszonym stanie wiele zawirowań historycznych i wojennych i, co szczególne, nietknięta pozostała w trakcie II wojny światowej. Oczywiście większość bezcennego księgozbioru została rozkradziona lub później wywieziona do archiwów w Warszawie i Wrocławiu, jednak duch tego miejsca, ten genius loci, wydaje się pozostawać niezmienny. Przywołać można go z łatwością, studiując pokrótce historię kompleksu, w którym się znajdujemy. Początki tego miejsca, pierwsza pewna data to rok 1285, kiedy to osiedleni w Nowogrodzie Bobrzańskim augustianie otrzymują z woli księcia Konrada nową posiadłość w Żaganiu. Dobra szybko zostają rozbudowane, powstaje Pałac Opacki, sam klasztor jest wielokrotnie przebudowywany. W skład kompleksu wchodzi kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, klasztor wraz z biblioteką, spichlerz klasztorny oraz konwikt.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że samo wnętrze kościoła to największy kościół funkcjonujący pomiędzy Szczecinem a Wrocławiem. Jeśli chodzi o jego barokowy przede wszystkim wystrój, trudno znaleźć zabytki dorównujące kunsztem i jakością wykonania. Wszystkie zabytki należące do dawnego opactwa Augustianów należą do jednych z najznakomitszych tego typu obiektów sakralnych w Polsce. Od blisko 10 lat zaliczane są do wąskiego kręgu tzw. pomników historii. Aby uzmysłowić sobie rangę tego wyboru, warto wiedzieć, że pośród nich znajdują się budowle takie jak Katedra Gnieźnieńska czy klasztor Paulinów na Jasnej Górze. Ich znaczenia dla historii przybliżać raczej nie trzeba. Obiekt został również dostrzeżony przez National Geographic Traveler i uznany przez to renomowane wydawnictwo za jeden z 7 cudów Polski. W Żaganiu działał sławny astronom Jan Kepler. Nie można nie wspomnieć, że malowidła astronomiczne, a nawet portret znakomitego naukowca znajdują się na rokokowym portalu konwiktu klasztornego. Absolutnie wyjątkowym miejscem jest właśnie biblioteka, która po jednym z pożarów w XVIII wieku została wykończona w stylu barokowym około roku 1732 i w takiej praktycznie niezmienionej formie przetrwała po dziś dzień. Historia samej księżnicy ciągnie się aż do wieku XV. Już wtedy była znana jako jedna z najważniejszych i najsłynniejszych na całym Śląsku. Niesamowitych doznań przysparza mówienie w tym charakterystycznym miejscu. Sklepienie biblioteki zostało zaprojektowane tak, aby przenosić najdrobniejszy szept na drugą stronę pomieszczenia. W normalnych warunkach byłoby to niemożliwe, tymczasem za sprawą kunsztownych załamań i dokładnie obliczonych kątów zetknięcia się ścian i sufitu mamy wrażenie, że osoba mówiąca szeptem, stojąca 10 metrów od nas, mówi wprost do ucha. Zachowała się też część niezwykle cennego księgozbioru z pozycjami wydanymi między XVII a XVIII wiekiem, ale również fragment Biblii z VIII wieku oraz mszał XIV-wieczny. Zapierające dech w piersiach freski na ścianach i sufitach, zbudowane dokładnie na wymiar pomieszczenia regały z książkami oraz niderlandzkie globusy dopełniają niezwykłego efektu tego niesamowitego miejsca, które każdy miłośnik kultury, sztuki, ale również turystyki poznać powinien. Retoryka jako nauka i sztuka wymowy rozwijała się niezmiennie i ewoluuje od ponad 2500 lat. Augustiański duch tego klasztoru, tej biblioteki, znakomicie wpisuje się w cykl rozważań o niej. Jeśli tylko zwrócimy uwagę na 3 niezwykłe istotne dla rozwoju ars oratoria postaci Cycerona, świętego Augustyna i Marcina Lutra, możemy zacząć kreślić pewną oś łączącą myśl starożytną poprzez średniowieczną tradycję augustiańską aż po najnowszy rozdział ideowo-teologiczno-filozoficzny na gruncie Kościoła chrześcijańskiego. Przedchrześcijańska filozofia, kończąca się umownie na postaci Cycerona, została w dużej mierze zaanektowana przez świętego Augustyna. Tymczasem Marcin Luter, ojciec reformacji i jeden z inicjatorów rozłamu w Kościele katolickim, swe intelektualne korzenie osadził pierwotnie w zakonie augustiańskim. Jako mnich tej właśnie reguły rozwinął teologię tak szeroko, iż zawładnął ogromną rzeszą wyznawców chrześcijaństwa po dziś dzień. Choć mówimy o wydarzeniach, myślicielach sprzed 500, 1500 czy 2000 lat, nie sposób nie zauważyć, iż są one wciąż aktualne i w żywy sposób dotykają naszej współczesnej kultury, cywilizacji, sposobów kultu czy myśli religijne. Znajdując się w sercu tego klasztoru w Polsce, w Żaganiu, można powiedzieć, iż jesteśmy w sercu myśli i wszystkiego tego, co ma być powiedziane. Trudno wyobrazić sobie doskonalsze otoczenie do inspiracji Państwa, jak również mnie.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować księdzu kanonikowi Władysławowi Tasiorowi, proboszczowi parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu, który to jest niezrównanym gospodarzem tego miejsca i bez którego przychylności nie moglibyśmy się tutaj znaleźć i podziwiać tak niesłychanie spektakularnego wnętrza. Pośród całego cyklu wykładów obiecuję, że wiele elementów i wnętrz z tego miejsca będzie jeszcze można zobaczyć, również spoza wnętrza biblioteki. Jeśli zgodzić się co do podstawowej kwestii genezy retoryki i uznać, że podstawowym jej orężem i środkiem jest słowo, moglibyśmy dojść do pewnej dojmującej metafory. Stawiając za pragenezę cywilizacji europejskiej księgi z Pisma Świętego, przyjrzymy się początkom dwóm fundamentalnym tekstom wchodzącym w skład tradycji chrześcijańskiej. Dostrzec możemy niesłychaną siłę, w jaką wyposażone jest właśnie słowo. Oto początek Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. A zatem Słowo staje się praprzyczyną wszelkiego zdarzenia. Nie ma bowiem w tym cytacie mowy o powstaniu świata lub konkretnej fizyczności. Dopiero to Słowo ciałem się stało. W rozumieniu świętego Jana Apostoła Słowo ma siłę intencjonalną. Jest pewnego rodzaju nośnikiem idei między myślą a czynem, pomiędzy wolą a działaniem, pomiędzy ideą a jej urzeczywistnieniem. Starając się intrapolować ten fragment poza sens rozumienia religijnego, dostrzec można pewien sposób postrzegania wszechrzeczy i formę komunikacji pomiędzy istotą boską a ludźmi, śmiertelnikami. To próba wytłumaczenia interakcji, jaka zachodzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem, wpływu, jaki boskość może wywrzeć na ludzkość. Ten tekst, pochodzący najpewniej z końca pierwszego wieku naszej ery, jest najprecyzyjniejszym i najtrafniejszym opisem nowożytnej metafizyczności, sposobu tłumaczenia teologicznego przepływu idei boskiej na ogół ludzi. Oto Słowo stoi jako środek do komunikacji i może w dodatku stanowić o porozumieniu, przekazaniu woli Bożej. Nie dość tego. Słowo ma siłę sprawczą i wedle tego, co czytamy w Ewangelii, może funkcjonować jako byt niezależny. Pewna siła intencjonalna, wymagająca gruntu do zapłodnienia, jako stworzenie nieziszczone, wymagające wrażliwego ucha, odbiorcy do tego, by urosnąć do czynu wielkiego, do życia szczęśliwego i prawego podle boskiej woli. Próbując użyć najprostszej metafory, łatwo wyobrazić sobie stojącą na półce nieprzeczytaną książkę, której treść może zmienić nasze postrzeganie życia lub świata. Często mówimy mniej lub bardziej potocznie, że pewne doznanie literackie, książka, przedstawienie teatralne, operowe wywarło na nas tak mocny wpływ, że zmieniło się nasze życie. Tak, to pewnego rodzaju kolokwializm, ale faktycznie taki jest wszak cel doznania literackiego czy w ogóle artystycznego. To dokładnie ten sam efekt, który starożytni Grecy określali mianem katharsis. Do tej myśli za moment powrócę. Jednak chciałbym odnieść się jeszcze do drugiego niezwykle istotnego fragmentu Pisma Świętego, a mianowicie do pochodzącej z zakresu ksiąg Starego Testamentu Księgi Rodzaju. Pozwolę sobie przytoczyć pierwszych 12
wersów. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą wydającą nasienie i drzewem owocowym rodzącym według rodzaju swego owoc, którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. Słowo klucz skłaniające tutaj do refleksji to owo rzekł. Według Księgi Rodzaju Bóg ma siłę sprawczą, polegającą na wypowiedzeniu swego życzenia, na werbalizacji myśli, wyobrażenia stworzenia. Słowo greckie logos wystarcza Bogu, aby dać początek stworzeniu nieba, ziemi, wód, roślin, drzew i owoców, które mają wydawać. Brak pośród naukowców zgodności co do czasu powstania Księgi Genezis. Podług różnych źródeł czas powstania jest umiejscawiany pomiędzy nawet XIII wiekiem a VI przed naszą erą. Jeśli zatem przyjmiemy moment sprzed 3300 lat jako właściwy rozumieniu literackiego i teologicznego związku pomiędzy siłą wymowy, użycia słowa, języka do tego, aby stworzyć świat, a w dalszym ciągu prezentowanego cytatu również ludzkości i całego systemu zależności obowiązujących w świecie po dziś dzień, dostrzegamy przepotężną siłę leżącą w słowie jako narzędziu sprawczemu, ale również nadającemu sens, jak oto czytamy w wersie 5. Bóg nazwał światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Lub dalej w wersie 8. Bóg nazwał sklepienie niebem i dalej Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Tak oto słowo ma siłę intencji sprawczej, ale również potęgę opisywania zjawisk, a zatem nadawania im sensu i charakteru, bowiem nadawanie imion, nazywanie pewnych rzeczy i zjawisk ma wszak za zadanie określić ich cechy, charakter, przeznaczenie, sens powstania, zależności. Różne języki dysponują różnym potencjałem w nazywaniu zjawisk pierwotnych. Takich właśnie jak niebo, ziemia, gwiazdy, wody, a jeszcze inne w opisywaniu zjawisk nowych, dopiero co powstałych, będących tworem myśli ludzkiej. Owo wspomniane chwilę wcześniej katarzis to termin wprowadzony przez Arystotelesa, filozofa antycznego, którego postaci zbytnio przybliżać chyba nie muszę. Jego teksty opisujące rzeczywistość, dociekania filozoficzne odnoszące się do sposobu funkcjonowania świata natury, ale również społeczeństwa, pozostają aktualne po dziś dzień i stanowią podwaliny filozofii i metodologii nauk w ogóle. Katarzis to zjawisko mające według Arystotelesa
oczyszczać umysł odbiorcy przedstawienia teatralnego z kompleksów, nerwic, lęków. Przemiana zachodząca w odbiorcy za pośrednictwem słowa, tekstu literackiego ma za zadanie spowodować realną zmianę zachodzącą w sercu i w duszy. Nie starając się przybliżać dokładnie, w jaki sposób, jaką treścią ma się posłużyć autor tekstu, wystarczy nam fakt, iż ponownie to słowo staje się nośnikiem nie tylko idei, woli sprawczej, konotacji cech, ale również przemiany, i to w dodatku przemiany duchowej. Pamiętając, iż Arystoteles jest twórcą z kręgu przedchrześcijańskiego, a również judaistycznego, łatwo dostrzec, że oto słowo jako narzędzie natchnione spełnia podobną rolę zarówno w środowiskach głęboko uduchowionych religijnie, jak również w kręgach dużo bardziej racjonalistycznych filozofów. Kunszt słowa, ars oratoria i sztuka retoryki były przedmiotem rozważań filozofów miary Arystotelesa. Należy wspomnieć również o roli słowa pisanego i mówionego w zakresie kodyfikacji i przekazywania wiedzy. Nie dość, iż jego precyzja, dobór i stosowność odgrywają ogromną rolę w sposobie komunikowania, to należy również pamiętać o trwałości i możliwościach zapisu tychże słów. Mam tutaj na myśli oczywiście techniczne aspekty. Do momentu wynalezienia druku, mniej więcej w okolicach 1440-1450 roku, sposób dystrybucji wiedzy i oczywiście słowa był zdecydowanie bardziej utrudniony. Ręczne przepisywanie ksiąg, tysiące godzin spędzane przez kopistów przy pulpitach wyposażonych w lampy oliwne, było nie tylko niezwykle ciężką i wymagającą pracą, ale również łączyło się z pewnymi niebezpieczeństwami, chociażby tego, że owa lampa będzie źródłem zaproszenia ognia i w konsekwencji pożaru. Do połowy XV wieku najbardziej popularną i skuteczną metodą przekazywania nauki, doświadczenia była tradycja ustna oraz mnemotechnika, czyli sztuka zapamiętywania. Nauka przekazywana z ust do ust i jej sposób opanowania we własnym umyśle urosło do rangi pewnego kunsztu. Posiadana wiedza była pewnego rodzaju cnotą, wyróżnieniem. Ilość zgromadzonych w głowie informacji mogła świadczyć o pewnego rodzaju zamożności, nie tylko duchowej, ale również w jakimś sensie, w jakimś stopniu przeliczalnej na materialne korzyści. Wystarczy przytoczyć tu chociażby przykład starożytnych greckich sofistów. Ci wędrowni nauczyciele funkcjonujący w okolicach VI i V wieku przed naszą erą cieszyli się ogromną popularnością jako wędrowni nauczyciele wykładający przede wszystkim zagadnienia z zakresu retoryki i gramatyki. Ich praca była sowicie opłacana i trzeba zaznaczyć, że ten właśnie fakt spotykał się z dezaprobatą. Budzi to oczywiście różnorakie refleksje na temat wartości nauki i sposobu jej przekazywania. Przekazanie treści wymagało realnego zatrzymania jej w pamięci, tak aby można było z niej korzystać. Trudno bowiem wyobrazić sobie wędrownego nauczyciela podróżującego z glinianymi tabliczkami bądź ze stosami zapisanych zwojów. Pamięć była jedynym realnym nośnikiem nauki, tradycji i umiejętności. Można odnieść to nieco do współczesności, gdzie coraz częściej odchodzi się od zapamiętywania potężnych ilości treści. Ich przechowywanie powierza się komputerom, a zmuszanie młodszych pokoleń do opanowywania materiału na pamięć budzi powszechną dezaprobatę. Należy sobie zadać jednak zasadnicze pytanie. Czy faktycznie jesteśmy w stanie powierzyć naszą wiedzę dyskom wirtualnym, nośnikom w postaci kart pamięci, impulsom elektrycznym, magnetycznym? Czy naprawdę jesteśmy gotowi stanąć w obliczu braku elektryczności i w jednej chwili utracić wielopokoleniowe tradycje i osiągnięcia naukowe? Czy może jednak powrót do słowa, słowa mówionego, zapamiętanego, nie powinno mieć jakiegoś specjalnego, uprzywilejowanego miejsca w tradycji i kulturze? Czy może
sztuka posługiwania się właśnie słowem nie powinna być sztuką jak najpowszechniej rozpropagowaną, tak abyśmy potrafili nadal przekazywać sobie ważne treści, umieli komunikować się między sobą, a także w sposób efektywny spierać, a spór ów wykorzystać do twórczych odkryć, do nowatorstwa naukowego i artystycznego. Sofiści 2500 lat temu byli przede wszystkim mówcami. Tak niewiele realnych informacji jesteśmy w stanie ustalić o Protagorasie. Pisma Gorgiasza znamy przede wszystkim ze źródeł drugorzędnych, a jednak podstawy erystyki, czyli pięknej, przekonywującej, uwodzącej wręcz mowy, obowiązują współcześnie. Podobnie jest z nihilizmem, który wielokrotnie w historii filozofii przez różnych autorów był podejmowany. Ma swe esencjonalne korzenie w ustnej tradycji starożytności. Jednocześnie pamiętać należy, iż to właśnie sposób wymowy, sposób wykładania treści był podstawą do uprawiania filozofii w ogóle. Tak oto sztuka retoryki pozostaje niejako wciąż jako otwarte wrota do zrozumienia sztuki użycia języka, przemawiania, zapamiętywania, toczenia sporu, rozwoju i do filozofowania. Należałoby wspomnieć w tym miejscu o pewnym skodyfikowanym systemie porządkującym sposób konstruowania konkretnej mowy, wypowiedzi, ale jednocześnie będącym pewnym podsumowaniem tego wszystkiego, co zostało dotychczas powiedziane. Marek Fabiusz Quintilian to autor najbardziej znanego i rozpowszechnionego podręcznika do retoryki pod tytułem Institutio Oratoria, czyli, starając się przetłumaczyć na język polski, kształcenie mówcy. Autor dzieła urodzony w roku 35 w Caligurris, w obecnej Hiszpanii, stał się wybitnym nauczycielem, oratorem rzymskim z poważnymi koneksjami politycznymi. Warto dodać, iż był pierwszym w historii dziejów nauczycielem retoryki, który otrzymywał regularne wynagrodzenie. Powiedzielibyśmy rodzaj pensji ze skarbca cesarskiego. Oznaczałoby to, że kwestia wymowy, ars oratoria, sztuka przekonywania była w Rzymie w pierwszym stuleciu naszej ery stawiana na równi z najważniejszymi sprawami państwowymi. Tak jak utrzymanie wojska, rozwój państwa, rozwój infrastruktury, budownictwa. Mowy sądowe, polityczne nabrały poważnego statusu elementów decydujących o losach osób, ale również państwa, stanowiły o wytyczeniu nowej drogi politycznej, ekspansji cesarstwa, losów milionów jego mieszkańców. Mogły skazać na śmierć jednostki, ale również uratować je. Mogły przekonywać patrycjuszy do podjęcia wiekopomnych decyzji, wydaniu ogromnych sum pieniędzy albo wysłania armii w określony zakątek państwa. Próżno porównywać jakości języka ówczesnych mówców politycznych lub sądowych do obecnych sporów parlamentarnych. Jeśli przywiedziemy na myśl to kolekwialne powiedzenie o języku parlamentarnym lub nieparlamentarnym, o tym, że ktoś użył słowa nieparlamentarnego, moglibyśmy dojść do gorzkich refleksji na temat poprawności i języka współczesnych polityków, których kunszt przemawiania nie ma kompletnie nic wspólnego ze starożytnymi pryncypiami i zasadami. W tym miejscu łatwo możemy wskazać grupy zawodowe i społeczne, które z retoryki korzystały, korzystają po dziś dzień i które winny odebrać w tym zakresie stosowne wykształcenie, dysponować odpowiednimi kompetencjami. To politycy, prawnicy, nauczyciele każdego stopnia, a także reprezentanci określonych związków wyznaniowych. W ujęciu historycznym wszystkie te grupy można było złączyć w jednej osobie, reprezentatywnej dla tak różnych zawodów. Mowy można było bowiem zamawiać, mówców wynajmować. Wyobraźmy sobie sytuację z czasów demokracji syrakuzańskiej, kiedy to mówcy wynajmowali byli przez oskarżycieli, a także przez podsądnych.
oskarżonych. W Syrakuzach, w tym przepięknym mieście sycylijskim, podczas panowania greckiego w okolicach V i IV wieku przed naszą erą, intensywnie rozwijały się w różnych postaciach systemy sądownicze i polityczne. Tymczasem mówcy, wyznaczając sobie bardzo wysokie standardy etyczne i moralne, nauczyciele wymowy w owym okresie stawali się pewnego rodzaju najemnikami, którzy mieli działać w określonej sprawie, niekoniecznie, wcale niekoniecznie w zgodzie ze swoimi przekonaniami i nadrzędnymi ideami. Należy jeszcze raz podkreślić, mówca sądowy, polityczny, religijny, była to jedna i ta sama osoba, bez rozgraniczania na adwokata lub prokuratora. W imieniu senatorów występowali lub pisali kompletne mowy oratorzy, powiedzielibyśmy współcześnie, jak chce tradycja anglosaska, lobbyści, ghostwriterzy, spindoktorzy, PR-owcy. Ci cechujący się najwyższym kunsztem i wiedzą nauczyciele często sprzedawali swoje umiejętności w niekoniecznie szlachetnym celu. By bronić ewidentnie winnego oskarżonego, by móc przeprowadzić niesłuszną kampanię polityczną, by doprowadzić do partykularnej korzyści określonej grupy osób, można zatem łatwo zauważyć, że ta szlachetna i wzniosła umiejętność, kunszt retoryki mógł być i był wykorzystywany w niecnych celach, z pobudek chytrych, niskich lub zwykłej chytrości, chciwości. Ponownie nasuwa się skojarzenie ze współczesnością. Sprawiedliwość społeczna często niesiona jest nie przez pojęcie obiektywnej prawdy, a siły argumentu lub też emocji. Odpowiednia figura retoryczna, chwyt mogły decydować o niesłychanie ważnych sprawach, a u podnóża tego zjawiska ponownie widzimy słowo. Wracając do postaci Kwintyliana, ponownie do Rzymu początku naszej ery, warto uzmysłowić sobie pewien elementarny porządek, schemat, który autor stosował i polecał do budowy kompletnej i przekonywującej mowy. Składający się z pięciu elementów kościec jest pewnego rodzaju punktem wyjścia do rozwinięcia dobrego przemówienia. Wyróżnione zostają odpowiednio, oczywiście w języku łacińskim. Inventio, czyli wynalezienie tematu, postawienie tezy, punkt wyjścia, określenie materii i zakresu spraw, o których ma być mowa. To swoista podstawa i pierwotny argument, problematyka, która będzie przedmiotem analizy, obrony lub ataku. Inventio może być przejawem kreatywności mówcy, osoby, która ma za zadanie zwrócić uwagę na dany problem. Dysponuje pewną wrażliwością społeczną, polityczną, prawną, która pozwala na dostrzeżenie potrzeby poruszenia zagadnienia. A zatem jest to proces daleko wykraczający poza sferę wyłącznie oratorską, a który wskazuje na oratora jako personę wyposażoną w pewien kompleks umiejętności, sferę wrażliwości, która pozwala na inicjację wystąpienia publicznego. W historycznym ujęciu, wspomnianym przed chwilą, można wyobrazić sobie również sytuację, w której mówca jest wynajętym na potrzeby innej osoby lub grupy interesów twórcą, niekoniecznie związaną z przedstawianą przez siebie ideą. Mowa tutaj jednak o czasach daleko przedkwintylianowskich, nie zakładających tak dalekiego rozkwitu ars oratoria. Dispositio, czyli nadanie pewnej formy, kształtu, określenie porządku wykładania spraw, kolejność stosowania argumentów, ich siła, wyłożenie zagadnień w odpowiednim momencie tak, aby uwypuklić kwestie istotniejsze, odróżnić je od mniej ważnych lub nadać im odpowiednią rangę. Przedstawić w sposób, który spolaryzuje te kwestie, na których mówcy zależy
najbardziej, a stonuje te, których zanadto eksponować nie należy. Oczywiście w interesie autora. Dobra struktura mowy musi nadawać jej pewnego ducha, determinować charakter, czyli łączyć się z następnym punktem kreacji, czyli z elokucją. Nadanie mowy pewnego określonego kolorytu, dobranie języka, stylu, słownictwa, figur retorycznych. Wszystko to oczywiście dostosowane do charakteru sprawy, ale również do cech audytorium, które ma wysłuchać przemowy. Często mówimy o spolszczonym wyrażeniu elokwencja. W kontekście tego, że ktoś potrafi wypowiadać się w określonych sprawach w sposób profesjonalny, rzeczowy. Używa języka w sposób wyszukany, ale i stosowny. Osoba czująca się kompetentnie w danej sprawie wypowiada się, bądź też powinna umieć wypowiadać się w sposób wiarygodny. Niemniej można też wyobrazić sobie mówcę, który w danej dziedzinie nazbyt odwiedzany nie jest, a pomimo to potrafi wysławiać się w taki sposób, który daje nam złudzenie ogromnej znajomości i fachowości w zakresie omawianych zagadnień. I oczywiście na odwrót. Może zdarzyć się tak, że osoba wysoce kompetentna w danym zakresie nie potrafi przekazywać swojej wiedzy w sposób czytelny i jasny. Memoria to element, który został już raz wspomniany, a okazuje się niezwykle istotny nie tylko w kontekście przekazywania wiedzy, przechowywania jej, dysponowania informacjami. Pamięć to również cecha i umiejętność, która pozwala w dobry sposób uporządkować myśli, tak aby przygotowaną mowę wygłosić w założony wcześniej ścisły i skuteczny sposób. Łatwo przytoczyć prosty przykład różnicy, jaką dostrzegamy współcześnie pomiędzy osobą przemawiającą publicznie, korzystającą z kartki i taką, która potrafi mówić z głowy, sprawiając jednocześnie wrażenie improwizacji, znakomitego przygotowania, znajomości materii, a także ogromnego zasobu słownictwa. Najlepsza mowa odczytana po prostu z kartki będzie traciła na swym efekcie wielokrotnie wobec wystąpienia powiedzianego bez żadnego wsparcia. Akcjo, czyli umiejętność wygłoszenia przemówienia od momentu, kiedy to mówca staje przed rzeszą słuchaczy i ma wzbudzić w nich założone doznania. Ma dotrzeć do masy ludzi, ma być zrozumianym, ma spowodować, że będą postrzegali wykładane sprawy w taki sam sposób, jak on sam. Jednocześnie potrafić mówić do każdego z nich, jakby z każdego z osobna, tak by każdy ze słuchaczy miał poczucie, że to specjalnie do niego jest kierowana owa myśl, że to przemawia wprost do jego umysłu i serca. Bardzo wiele elementów składa się na akcjo. To przecież wygląd mówcy, jego postawa, sposób poruszania się, gestykulacja, mimika, sposób, w jaki bierze oddechy, zachowuje się jak na scenie. Orator staje się po części aktorem, wchodzi w określoną rolę, jest zarządcą jednoosobowego teatru. W tym miejscu nie sposób nie pokusić się o zestawienie opisanego schematu i odniesienie się do materii muzycznej. Ogólny schemat przygotowania dzieła muzycznego i nadanie mu życia koncertowego przywodzi wiele skojarzeń z myślą, z główną myślą Quintiliana. Jednak pozwolę sobie rozszerzyć tę koncepcję w kolejnym wykładzie, podczas którego chciałbym opisać początek wspólnej drogi sztuki, słowa, retoryki i muzyki.